Cześć, ja jestem Sarge i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. No i dzisiaj od tego odcinka znowu zmienimy sobie poziom trudności, dlatego że ostatnio jednak doszedłem do wniosku, że również na ekspercie jest zbyt łatwo, więc przeniesiemy się na jeszcze wyższy poziom trudności, aktualnie najwyższy dostępny, a więc poziom mistrz. Jest to poziom zalecany dla graczy, którzy w pełni opanowali umiejętności swojej postaci i mają kilka legendarnych przedmiotów, czyli pasowałoby to do mojego bohatera. No i jak widzicie, tutaj otrzymujemy aż 200% dodatkowego złota i punktów doświadczenia. Oprócz tego otrzymujemy też podwójną ilość krwawych odłamków za zlecenia. Tego chyba jeszcze na razie nie otrzymuję. To będzie dopiero w przyszłości albo w trybie przygody, nie jestem pewien. No i jeszcze z potworów na poziomie 61 i wyższym mogą wypadać klejnoty cesarskie. A więc uznałem, że warto ten poziom trudności podwyższyć, żeby właśnie było większe wyzwanie, a przy okazji będziemy dostawać więcej doświadczenia, co też wpłynie na to, że szybciej po prostu będzie mi się podnosić poziom doświadczenia. Tak więc przejdźmy teraz już do samej rozgrywki. Ostatnio zakończyliśmy tutaj w mieście, gdzie mamy do pogadania z naprawdę sporą liczbą postaci, więc od razu chyba od tego sobie rozpoczniemy w takim razie, powiem wam. Więc zacznijmy od Hedriga Emona może. Nowy towarzysz. A to kto? Nazywam się Brycen. Byłem uwięziony w piwnicy, ale Hedrig uratował mnie. A teraz nie chce się odczepić. Uratowałeś mu życie. Teraz masz go na głowie. Tak, i mam zamiar spłacić mój dług, pomagając Hedrigowi. Kazałem ci nie zbliżać się do kuźni. Ciekawe, czy ten tajemniczy pomocnik będzie miał jakiś dłuższy wątek w tej grze. Zobaczymy. Ach, nie do wiary. Zniknął mój najlepszy młot. Przecież sam nie mógł nigdzie poleść. Prawda, chłopcze? Jeden z ludzi potrzebował młota. Obiecał, że go odda. Pęcwał z ciebie. Już go więcej nie zobaczę. Przepraszam, Hedrigu. Zejdź mi z oczu. Okej, Brycen najwyraźniej mocno podpadł Hedrigowi. Nie mam teraz ochoty na rozmowy. Poczekaj. Jeszcze na temat twojej przeszłości może. Wychowałem się w porcie. Nie jest to najlepsza część miasta, ale tylko na to było stać moich rodziców. Umarli, kiedy kilka lat temu przez miasto przeszła plaga. W odstępie ledwie kilku godzin od siebie, jakby musieli pozostać razem. Miałem im za złe, że mnie opuścili, ale teraz czuję ulgę, że nie dożyli tej chwili. Tutaj mamy jeszcze Lorda Vermiliona. Wiem, kto za to wszystko odpowiada. To wina plebsu. Przyzwali te potwory, żeby zdobyć zachodnią marchię dla siebie. Powiem wam ogólnie tak, może jeszcze z nim pogadam. Moja matka ostrzegała mnie przed biedakami. Chcą moich pieniędzy, ale nie chcę im się na to zapracować. A teraz stworzyli armię umarłych. Już ja im pokażę, kiedy tylko zostanę królem. Pójdziemy teraz pogadać bodajże z Tyraelem. Na razie zostawię te postacie poboczne, z którymi nie muszę rozmawiać. I ewentualnie być może na koniec odcinka z nimi pogadamy. A teraz skupmy się jeszcze na fabule, co? Patrzcie, co my tutaj mamy. Mamy Lorata, z którym też możemy porozmawiać. Mogę zapytać o Deckarda Cain'a? Niewątpliwie lubił słuchać własnego głosu. Ale opowieści Cain'a nie miały sobie równych. Brakuje mi go. Niestety dobrzy ludzie giną każdego dnia w imię swych ideałów. My możemy jedynie żyć dalej. I tak po prostu o nich zapomnieć? Ja nigdy nie zapominam. Ale staniem w miejscu i czczą gadaniną nie oddam hołdu ich pamięci, prawda? Tyrael opowiedział mi o twoich czynach. Zabiłeś samego Diablo. Zrobiłem, co było konieczne. Nie wiem, czy świat kiedykolwiek pojmie, co oznacza walka ze złem w najczystszej postaci. To bez znaczenia. Najwyższe zło zniknęło i tylko to się liczy. Mój ojciec był dowódcą rycerzy zachodniej marchii. Zakładał, że pójdę w jego ślady i zostanę żołnierzem. A ty poczułeś inne powołanie. Wyrosłem, zaczytując się opowieściami o nieustraszonych Horadrimach, Tal Raszy, Jaredzie Cainie. Chciałem być taki jak oni. Mój ojciec uważał, że to tylko legenda. Był bardzo zdziwiony, gdy zostałem jednym z nich.
Śmierć idzie po wszystkich. Dobra, porozmawiamy jeszcze z generałem Torionem i dopiero później z Tyraelem. Dobrze się spisaliście, powstrzymując tak długo żniwiarzy. To było krwawe zadanie. Wielu dzielnych żołnierzy oddało życie, by nas ocalić. Ich poświęcenie nie pójdzie na marne, przyjacielu. Chwilowo powstrzymałeś ataki. Być może jest jeszcze nadzieja. Posłaliście po posiłki? Przecież macie garnizony w pobliskich osadach. To ty nic nie wiesz? Wszystkie miasta zostały zaatakowane. Nigdzie nie jest bezpiecznie. Tak, Maltael przypuścił szturm na całe sanktuarium. Nie, nie słyszałem. A więc jest dużo gorzej niż przypuszczałem. No właśnie. Patrz, odłamek się zmienia. Maltael w jakiś sposób zmienia kamień dusz. Otóż to. Maltael zebrał wystarczająco wiele dusz w zachodniej Marchi, by rozpocząć przemianę kamienia. Lecz jego zamiary nadal pozostają dla mnie zagadką. On morduje ludzi. Co jeszcze musicie wiedzieć? Żeby go powstrzymać, musimy najpierw poznać jego plany. Urzael zrobił to, by dokończyć gromadzenie dusz z zachodniej Marchi. Pora, żeby Urzael zginął. Gdzie on jest? Wiem tylko tyle, że jest w jednej z wież gdzieś w zachodniej Marchi i że będzie dla ciebie wyjątkowo niemiły. Zajrzyj do mnie, zanim wyruszysz zabić Maltaela. Mogę dla ciebie zakląć kilka przedmiotów. No właśnie, wieszczka to nasza nowa towarzyszka, która będzie potrafiła zaklinać przedmioty. Zaraz sobie z nią pewnie pogadamy jeszcze, ale tymczasem jeszcze musimy tutaj, raczej możemy porozmawiać się z Tyraelem. Po co Maltaelowi czarny kamień dusz? Rozmyślam nad tym od naszego spotkania. Lecz każde z wyjaśnień, którymi dysponuję, pozbawione jest sensu. Bez względu na to, czym się stał. Musi być przekonany, że w czymś mu to pomoże. Rana wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Ból nie jest mi obcy, ale jeszcze nigdy nie czułem się tak, jak teraz. Śmiertelnicy doświadczają bólu inaczej niż aniołowie. Was on przytłacza. Człowiek się przyzwyczaja albo umiera. Tak czy inaczej, ból przestaje być problemem. Dlaczego Maltael oszczędził cię w grobowcu Rakiza? Jestem śmiertelnikiem, ale nie należę do rasy Nephalemów. W moich żyłach nie płynie krew demonów. To dlatego Maltael nie uważa mnie za wroga. A co z nami? Uważa nas za wrogów? Rodzaj ludzki nie ma zatargów z aniołami. To nie ma znaczenia. On postrzega cię wyłącznie jako półdemona, więc z punktu widzenia Maltaela stoisz po niewłaściwej stronie. W wiecznym konflikcie. Urzael, opowiedz mi o nim. Jest przybocznym Maltaela, tak jak Izual był moim. Wykonuje rozkazy swego pana bez słowa sprzeciwu. Dobra, strasznie dużo rozmów tutaj mamy na początek, a przecież to jeszcze nie wszystko. Jeszcze chcę tylko pogadać z wieszczką i udam się już dalej, więc zagadajmy do niej. Co możesz mi powiedzieć o Urzaelu? Cechuje go zamiłowanie do ognia. Na twoim miejscu uważałabym na to. Zauważyłem. Coś jeszcze? To Tyrael wysłał go na poszukiwania Maltaela. Dlatego nasz przyjaciel obwinia się o to, kim stał się Urzael. Jak miło, że pytasz, Celdo. Należę do Vecini. Jesteśmy nomadami. Ciągle podróżujemy w poszukiwaniu krainy, gdzie moglibyśmy się osiedlić. Wszyscy posiadamy dar widzenia, ale tylko nieliczni tak silny jak ja. Mężczyźni zawsze uganiali się za mną z powodu wizji, które miewałam. No może z nieco innych powodów, ale każdy chce wiedzieć, co kryje przyszłość. Znam swoją przyszłość. Podróżować przez świat, odkupić wiarę za karum. Żyć i umrzeć jak krzyżowiec. To nie przyszłość, ale kara.
Powinieneś odpocząć i napić się wina. No i może znaleźć sobie dobrą kobietę. No i zobaczmy jej ofertę tutaj. Jak widzicie, można zaklinać przedmioty. Wieszczka może zastąpić niechcianą właściwość rzadkiego lub legendarnego przedmiotu, nadając mu nową, losową cechę. Możesz zmieniać tę właściwość dowolną liczbę razy, każdorazowo płacąc koszt zaklęcia. No właśnie, a więc możemy w pewien sposób zmienić właściwości naszych rzadkich i legendarnych przedmiotów, o ile tylko chcemy, więc może to być całkiem ciekawa sprawa. Mamy też coś takiego jak transmogryfikacja. Umieść tutaj przedmiot, aby sprawdzić, jakie opcje wyglądu są dla niego dostępne i wybierz jedną z nich. Wieszczka może sprawić, że wybrany przedmiot wyglądał jak inny. Proces ten nazywany jest transmogryfikacją. No i możemy oczywiście również ją przeszkolić, wtedy się nauczy nowych formuł i awansuje na wyższy poziom. Na razie z jej usług nie będziemy korzystać, ale być może w przyszłości jeszcze sprawdzimy tutaj co i jak. Co jeszcze mogę ci powiedzieć? Miałam wizję śmierci spowijającej nasz świat, więc opuściłam mój lud i rodzinę, żeby ci pomóc. Ja też opuściłem dom i rodzinę dla wielkiej sprawy. Rozumiem twoje poświęcenie. Nonsens. My we Chini często mamy wizje mówiące nam, kiedy pora znaleźć nowych krewnych. Miałam ich wielu w życiu. Nadal ich kocham i tęsknię za każdym z nich. Poza Jonaszem. Jego nigdy nie lubiłam. Dobra, i ruszajmy w takim razie wreszcie w kierunku wzgórz zachodniej Marchii. Zrobiło się nam bardzo RPGowo w tym odcinku, strasznie dużo rozmów, a jak widzicie na mapce jeszcze wielu nie wykorzystałem, ale też nie chcę, żeby cały odcinek składał się z rozmów, a z tymi postaciami będziemy mogli jeszcze pogadać później, więc na razie to zostawiamy. No i dobra, musimy znaleźć wieżę Corellana i zabić 3 służebnice płomienia. Okej, w takim razie ruszajmy i zobaczymy, jak spisuje się tutaj walka na kolejnym poziomie trudności. Czy będzie jakoś zbyt trudno, czy raczej całkiem okej? Przede wszystkim oczywiście potwory będą bardziej wytrzymałe. I powiem wam, że ja już to czuję w tym momencie. Ale jeśli chodzi o naszą odporność, to jest całkiem okej. Tutaj podejrzewam, że raczej nie będzie problemu. Największy problem będzie jedynie właśnie z tym, że tych potworów będziemy dłużej pokonywać i przez to też walka będzie dłużej trwała. Ale tak jak mówię, koniec końców myślę, że warto. Musimy ich powstrzymać, zanim to samo zrobią z całym światem. Tak zrobimy. Koniec końców myślę, że jednak warto było właśnie tutaj zmienić ten poziom. Zresztą jeszcze zobaczymy z biegiem czasu, ale już właśnie na tym poziomie eksperckim nie za dużo dostawaliśmy doświadczenia. A teraz proszę bardzo, już mamy 51 poziom. Będziemy mogli zobaczyć. Mamy ujarzmienie, kolejną runę. Co jeszcze? Żniwa. Za chwilę wam oczywiście pokażę te runy. Może już teraz na przykład. To będzie tutaj. W chłoście mamy żniwa, czyli otrzymujemy premię do regeneracji życia za każdego wroga trafionego przez łańcuchy. I tutaj w blasku tarczy ujarzmienie. Wrogowie trafieni przez blask tarczy zostają spowolnieni. My jednak pozostajemy przy swoich starych umiejętnościach i ruszajmy w takim razie dalej. Oczywiście oprócz tego, że doświadczenie nam się zwiększa, to również jest teraz 2 razy więcej złota niż na poprzednim poziomie doświadczenia, więc naprawdę te bonusy są już całkiem spore. Jedynie właśnie się zastanawiam, czy nie będzie zbyt uciążliwe walczenie z tymi potworami, kiedy oni będą tacy wytrzymali. Patrzcie na przykład na tego gościa. Naprawdę dużo w niego trzeba będzie tutaj wpakować. No ale tak jak mówię, przetestujemy sobie ten poziom trudności. Ewentualnie zawsze można wrócić. Ale widzę, że nawet na tym poziomie, kurczę, jeśli chodzi o moją wytrzymałość, to jest naprawdę bardzo dobrze. I tutaj wrogowie naprawdę nie mogą mi zbyt wiele problemów sprawić. No patrzcie na moją energię, jest cały czas na wysokim poziomie. Wciąż się też leczę na bieżąco, więc tutaj wiele mi wrogowie nie mogą zrobić. I kurczę, się zastanawiam, kiedy wreszcie bym miał jakieś większe wyzwanie. Chyba dopiero na udręce podejrzewam. Aczkolwiek jeszcze tak się nie cieszmy zbyt wcześnie, że jest jakoś łatwo. Dlatego, że to dopiero pierwsi wrogowie, z jakimi walczymy. I z czasem się jeszcze może to wszystko zmienić. Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Koleś, kurczę, ciągle mnie chwyta. Tak, ale zdecydowanie widać, że strasznie długo się, kurczę, walczy z takim kolesiem.
Naprawdę jest duża zmiana, chyba że to akurat jest taki przeciwnik, który miał rzeczywiście być bardziej wytrzymały. Jeszcze trochę i go załatwimy, tak jest. Daliśmy radę. Wiele z najstarszych rodów szlacheckich w zachodniej Marchii posiadało potężne psy myśliwskie. Choć potulne i udomowione za życia, w rękach żniwiarzy zaczęły siać grozę. Teraz bestie te przewodzą stadom mniejszych psów i polują na mieszkańców zachodniej Marchii. Wolę nawet nie wspominać, co robią z tymi, których dopadną. Kurczę, naprawdę strasznie długo te walki w tej chwili trwają. Zastanawiam się powoli, czy było warto, no ale jeszcze zobaczymy. Tutaj kolejny przeciwnik mocniejszy. Spróbujmy na przykład teraz te poszczególne umiejętności, jakie mam. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy pozostać na tym poziomie trudności, czy jednak go zmniejszyć. Bo patrzcie, te walki będą trwały naprawdę długo. Podejrzewam, że za długo. Ja chyba jednak zmienię ten poziom od kolejnego odcinka na niższy. Nie dlatego, że mi ten poziom sprawia jakieś problemy, ale dlatego, że te walki jednak będą trwały zbyt długo. Jeszcze gdybym ja sam grał, no to wówczas by było co innego, bo bym mógł sobie po prostu spokojnie walczyć powoli, ale też chcę dbać o to, żeby dla was nie było zbyt nudno. A w sytuacji, kiedy z takim jednym wrogiem walczymy, kurczę, tyle czasu, no to jednak to jest troszkę uciążliwe i tak jak mówię, dla was może być zbyt nudne. Więc czekam na wasze komentarze, koniecznie napiszcie, co o tym sądzicie. Ja tutaj chętnie poczytam i się spróbuję odnieść. A patrzcie, teraz mi kurczę troszeczkę odjął energii skubany. Ale mimo wszystko nie jest właśnie jakoś zbyt trudno. Aha, to była ta służebnica płomienia pierwsza. Szukamy jeszcze dwóch. Tutaj mamy jakieś wejście do ognistej alei. Zobaczmy, co my tutaj znajdziemy ciekawego. Mam w sobie za mało gniewu. Patrzcie, kolejni przeciwnicy. Już akurat wiadomo, oni nie są aż tacy wytrzymali, ale mimo wszystko jak na takich prostych wrogów, to też musimy w nich sporo wpakować. Więc się zastanawiam, czy przypadkiem nie powinienem jednak postarać się o lepsze bronie, zanim tutaj zaatakuję tych wrogów na tym poziomie. Bo w tej chwili sami widzicie, co się tutaj dzieje. A więc jak najbardziej będę musiał pomyśleć tutaj nad jakimiś zmianami i być może nad powrotem do poprzedniego eksperckiego poziomu trudności. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ogólnie jeszcze miałem o tym powiedzieć już wcześniej, ale jakoś przez te rozmowy zeszło z tym trochę. Mam dla was bardzo ciekawego newsa z wczoraj. Otóż firma Blizzard potwierdziła, że 19 sierpnia 2014 roku ukaże się Diablo 3 The Ultimate Evil Edition w wersjach na PlayStation 3, PlayStation 4, Xboxa One i Xboxa 360. Więc jest to ta edycja gry, która została wzbogacona o dodatek. Tam będzie Diablo 3 oraz dodatek Reaper of Souls. I to jest bardzo fajna informacja, bo nie dość, że poznaliśmy wreszcie datę premiery tych konsolowych wersji, to jeszcze w dodatku otrzymaliśmy też informację i potwierdzenie, że ta konsolowa wersja ukażą się na PlayStation 3 i Xboxie 360. Dotychczas nie było to pewne, dotychczas było się tylko początkowo o wersji na PlayStation 4, później się tutaj potwierdziła też wersja na Xboxa One. Ale teraz nawet potwierdzono wersję na PlayStation 3 i Xboxa 360. Więc to jest bardzo fajna informacja, trzeba przyznać. No bo potwierdziło nam to, że także posiadacze starszych konsol zagrają sobie w dodatek. Dotychczas na PS3 i Xboxie 360 była dostępna wersja podstawowa tylko. Wiecie co, ja nawet nie będę czekał z tą zmianą poziomu trudności. Sami widzicie, ile ja się tutaj męczyłem z tymi przeciwnikami. Według mnie to jednak stanowczo za długo i tak jak mówię, gdybym grał sam, to jeszcze co innego, ale w sytuacji, kiedy wam to pokazuję, to jednak zmniejszamy trudność. No bo kiedy wam to pokazuję, to tak jak mówię, nie chcę tego tutaj przeciągać w nieskończoność. Te walki trwałyby strasznie długo i wydłużyłyby te odcinki za bardzo. A tutaj proszę bardzo, w tym momencie te walki są na odpowiednim poziomie, myślę. Nie są ani za krótkie, ani za długie. W przypadku mocniejszych wrogów
walczymy jednak dłużej. A tam to jednak bez przesady, kurczę, jacyś mniejsi wrogowie na mnie wyskoczyli, wprawdzie to byli ci mocniejsi już, no ale też biłem je z minutę albo i dwie. To jednak za długo, jak na trzech przeciwników. Ewidentnie tutaj przydałoby się jeszcze lepsze uzbrojenie. Oczywiście, no, korci mnie troszkę fakt, że tutaj bym dostawał więcej doświadczenia, dzięki temu, że bym zwiększył poziom trudności, ale jednak ostatecznie wyszlibyśmy na gorsze wyniki, dlatego że zwróćcie uwagę, że dostajemy dwa razy więcej doświadczenia, ale z wrogami walczymy chyba z 4 razy więcej, czy 5 razy więcej, więc 5 razy dłużej niż na tym ekspercie, więc ostatecznie się to nie opłaca, bo w czasie, w jakim zdobędziemy doświadczenie na ekspercie, no to tyle samo w tym samym czasie nie zdobędziemy na mistrzu. Największe okropieństwa, których doświadczyliśmy podczas naszych podróży, nie mogły mnie na to przygotować. Dobra, tutaj jest też ślepy zaułek, a więc idziemy tam dalej. I już tak podejrzewam, że do końca gry pewnie pozostaniemy na tym poziomie. Chyba że jeszcze pod koniec będę próbował zmieniać, wtedy jak zdobędę jeszcze lepszy ekwipunek. Przede wszystkim mówię tutaj o broni. Muszę zadawać dużo więcej obrażeń na sekundę, żeby pomyśleć o wyższym poziomie trudności, bo sami widzieliście, że wtedy jednak za długo... Koniec. Za długo to trwa. Tutaj się do nas duch Maltaela jeszcze odezwał. Mamy kapliczkę szału, zwiększona szybkość ataku. Tak, teraz walka jest dużo przyjemniejsza, powiem wam. Oczywiście jest bardzo łatwa też, jakby nie patrzeć. Jeszcze nie teraz. Ale nie trwa ona zbyt długo. Tak naprawdę na mistrzu też jest dość łatwo, chociaż tam troszkę musiałem jednak uciekać przed tymi atakami, żeby przypadkiem nie zginąć. Dobra, myślałem, że to jest ta służebnica płomienia, ale jednak nie. Załatwimy tego gościa, bo on wskrzesza tych przeciwników. I idziemy dalej. Nie jestem jeszcze gotowy. Tutaj też jest jeszcze sporo rozgałęzień, które trzeba będzie sprawdzać. Okej. Właśnie chcę przejść najpierw tutaj w prawą stronę jeszcze. Wpływy Maltaela obejmują zarówno ludzi, jak i bestie. Nawet psy mieszkające w zachodniej Marchi, niegdyś oswojone i potulne, zostały zamienione w dzikie i groźne stwory. Polują stadnie, grasując po ulicach i żarłocznie rozrywają swoje ofiary na strzępy. Na własne oczy widziałem, jak rozszarpywały żywcem jednego. Mam sobie za mało gniewu. Kiedy krzyki mordowanego ustały, bestie ruszyły na mnie. Okej, przeszedłem tutaj i powiem wam, że najpierw pójdę w tę stronę, bo możliwe, że tutaj się wycofamy do miejsca, gdzie byliśmy już wcześniej. A więc najpierw to zobaczymy. Dopiero później ewentualnie udamy się gdzieś dalej. Tak więc jeszcze kontynuując ten wątek konsolowych wersji, napiszcie mi też w komentarzach ewentualnie, czy jesteście zainteresowani tymi konsolowymi wersjami. Ja już ogólnie, jeśli mam PC-tową wersję, to raczej nie jestem zainteresowany tymi konsolowymi. Tym bardziej, że jednak PC-towa jest zawsze najbardziej wspierana przez twórców. Można liczyć tutaj na najwięcej patchy i ciągłe właśnie usprawnianie produkcji. A w przypadku konsolowych wersji już te patche nie wychodzą tak często i nie jest to aż tak widoczne, to usprawnianie. Patrzcie, tutaj mamy składowisko kości poziom pierwszy. Kurczę, kolejna opcjonalna lokacja, którą warto by było zwiedzić. Przecież wciąż mam jeszcze te służebnice płomienia do pokonania, to jest jedna z nich. No jak widzicie, tutaj nawet na ekspercie oczywiście te walki z potężniejszymi wrogami nie trwają wcale tak krótko. Ta energia spada tej służebnicy płomienia dość wolno. A tak jak mówię, na mistrzu jednak było to aż zbyt dużo czasu, żeby wam to pokazywać i żeby dla was to było jakieś atrakcyjne do oglądania. Pakujmy w nią wszystko, co mamy. Dobra, już prawie. Jeszcze parę ataków. Okej. No i załatwiona. Załatwiona, więc możemy ruszać dalej. Tutaj ogólnie już nie ma przejścia. Dobra, czyli tak, widzę, że ta opcjonalna lokacja jest tu oczywiście dostępna.
tylko czy do niej teraz wchodzić. Na razie powiem wam, że udam się jeszcze w tę stronę. Spróbuję przede wszystkim zabić tę służebnicę płomienia. Dlatego, że nie wiadomo ile jeszcze zejdą te poszukiwania tych służebnic. Tu jest kolejne przejście. Mamy jakiś pałac. Wejdź do głównej sali. Zobaczmy, o co chodzi. Stało się. Rudra Kisa ponownie zasiądzie na tronie zachodniej Marchi. Masz na myśli siebie? Moja babka była córką Corellana. Lecz ten nie chciał jej uznać, gdyż urodziła ją kurtyzana, a nie królowa. Dzięki wsparciu pospólstwa zachodnia Marchia stanie się miejscem wolnym, gdzie wszyscy są równi. Koniec z próżnymi bogaczami. Oczywiście nie da się uniknąć rozlewu krwi. Musimy ich ukarać, dla przykładu, ugruntować naszą władzę. To niewielka cena. Zdradziłeś swojego króla w chwili, gdy w zachodniej Marchii ludzie są mordowani na ulicach. Nie jesteś godzien tronu. Całe życie czekałem na ten dzień i żaden krzyżowiec mnie nie powstrzyma. Stawaj zatem, podły zdrajco. No tak podejrzewałem, że to się skończy walką. Widzę, że tutaj on jest chroniony teraz przez tych magów. Muszę ich najpierw załatwić. Dopiero wtedy będę mógł zaatakować tego Lorda Wentona. Zaatakujmy najpierw jednego maga. Teraz drugiego. Bo jeszcze kolejny wytacza te pole ochronne. Dobra, daliśmy radę i teraz dopiero możemy zaatakować głównego przeciwnika. Więc zróbmy to. Dobra, bardzo ładnie, ale kolejny mag znowu wyszedł. I po raz kolejny trzeba teraz go załatwić. Jeszcze nie teraz. Ciągle tutaj tych pomniejszych przeciwników sporo jeszcze wyskakuje. To jest dodatkowy problem. Ejejaj, ilu ich tu jest? Przejdźmy tutaj. Dobra. Cierpliwości. Jeszcze się z wami uporać. Tutaj po drugiej stronie ogólnie przeszedł kolejny mag. Dobra, załatwione i znowu atakujemy głównego przeciwnika. Widać, że jest całkiem twardy. Nawet sobie nie wyobrażam, ile bym musiał jeszcze tutaj walczyć na mistrzu, na tym wyższym poziomie trudności. Więc tak jak mówię, cieszę się, że jednak zmieniłem ten poziom z powrotem na niższy. Bo w tej chwili dla mojej postaci jednak będzie to bardziej rozsądne. Żeby te walki nie trwały jakoś za bardzo rozwlekle, zbyt długo. Jak widzicie, nawet tutaj nie jest potrafią trochę trwać, więc jest myślę ok. Dobra, może teraz go już dobijemy, mam nadzieję, żeby nie stało się tak, że znowu go jakiś mag tutaj ochroni, ale zobaczymy. Jeszcze trochę. Ok, daliśmy radę. Naprawdę sporo doświadczenia otrzymałem, także złoto. A co z tobą? Co sprawiło, że wziąłeś na barki odpowiedzialność za losy świata? Musisz pytać? Poświęciłem życie krucjacie i odnalazłem cel, którego głębiej nie wyrażę słowami. W końcu pojąłem, że moje osobiste odczucia nie są tutaj w ogóle istotne. Mój lud ginie i potrzebuje króla. Dziś zaczniemy stawiać odpór. Sam Lord Winton zapewnił nam ku temu środki. Żniwiarze nie dostaną zachodniej Marchii. Klnę się na to życiem! Okej, idziemy w takim razie teraz tędy. Tam jeszcze być może się udamy w kolejnym odcinku. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Zerknę, czy tutaj przypadkiem jeszcze nie będzie kolejnej służebnicy płomienia, którą mógłbym teraz załatwić. Oprócz tego tą wieżę Corellana wciąż jeszcze trzeba będzie znaleźć. Jakby nie patrzeć. Tutaj olśniewająca skrzynia, warto by ją otworzyć, zanim ruszymy dalej. Chociaż wiecie co, tak sobie myślę, że może jednak te służebnice płomienia też zostawię na kolejny odcinek. Tutaj ogólnie, kurczę, ucieka mi rabuś skarbów. Chyba już go nie dogonię. Za późno go zauważyłem. Ajajaj, teraz już właśnie może być za późno, żeby go załatwić raczej. Próbujemy. Nie, ucieka mi, dobra. Już nie będę go gonił tam w nieskończoność, bo to też by trwało zbyt długo. A skupię się już na tych przeciwnikach tutaj. Jeszcze tamtego gościa załatwić. Dobra. Proszę bardzo.
Okej, a więc tych wyeliminowaliśmy. Jeszcze tą skrzynię chciałem otworzyć oprócz tego. Zobaczmy, co my w niej mamy. Okej, sporo rzadkich przedmiotów. Bierzemy, bierzemy. No i powiem wam tak, jednak w takim razie wrócę się tutaj, do tej opcjonalnej lokacji i właśnie od jej zwiedzania rozpoczniemy sobie, podejrzewam, kolejny odcinek w takim razie. Wejdziemy tam tylko, jeszcze też zerknę, jaki ten ekwipunek tutaj zdobyłem. Sprawdźmy. Może jest coś lepszego. Widzę, że rzadkie karwasze. Kurczę, dużo większy pancerz. Jednak trochę gorsze obrażenia. Mimo wszystko zainwestuję w te karwasze. No bo jednak pancerz, kurczę, 2,5 raza lepszy, można powiedzieć. Okej, co my tu jeszcze mamy? Nie, reszta rzeczy gorsza. Tutaj wciąż trzymam ten rzadki dwuręczny korbacz, który ma większe obrażenia, ale gorsze inne elementy. Dobra, wejdźmy do składowiska kości w takim razie. I tak jak mówię, będziemy tutaj już powoli kończyć. Załatwię tych szkodników jeszcze tylko. I kolejny odcinek rozpoczniemy sobie od zwiedzania właśnie tej lokacji tutaj. Będę musiał znowu nagrać kolejny materiał, drugi, od razu drugi z rzędu, bez przerywania, bo inaczej po prostu te wszystkie lokacje by nam się tutaj zresetowały. Musielibyśmy to wszystko od nowa później odkrywać, a tego przecież też nie chcemy. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Na razie.